Dzień dobry, dzień dobry. Tematem dzisiejszego filmu będzie fluorokarbon, a konkretnie jaki węzeł zastosować, żeby połączyć plecionkę z fluorokarbonem. Najpierw zobaczcie sobie, jak ja to robię, a za chwilę opowiem Wam, jakie według mnie są zdecydowane zalety tego węzła, a przy stosowaniu jakichkolwiek węzłów łączących jakiekolwiek materiały ze sobą, czy to plecionkę z żyłką, czy właśnie plecionkę z fluorokarbonem, moim zdaniem należy zwrócić przynajmniej na dwie rzeczy uwagę. Ten węzeł właśnie te problemy rozwiązuje, także Wy sobie najpierw zobaczcie, jak ja to robię i za chwilę wracamy. A więc bierzemy sobie nasz fluorokarbon, jego końcówkę, łamiemy sobie w ten sposób, tak żeby tutaj został taki dłuższy wąs, a tutaj łapiemy w ten sposób, aby powstało nam takie oczko. I teraz przez to oczko przewlekamy sobie naszą plecionkę. Tak? I teraz naszą plecionką fluorokarbon wraz z tym wąsem tutaj łapiemy sobie razem i tą plecionkę oplatamy wokół kilka razy. Ja to robię około 5 razy. Łapię sobie teraz wszystko drugą ręką, żeby mi się nie rozplątało. I teraz końcówkę naszej plecionki z powrotem przewlekamy przez wcześniej powstałe oczko. Łapiemy w ten sposób. Całość zaciskamy. Łapiemy sobie za plecionkę, za fluorokarbon i zaciągamy cały węzeł. Na koniec oczywiście wąsy, które nam tutaj zostały, obcinamy sobie nożyczkami. I gotowe. Tak więc jak widzicie, wiązanie jest moim zdaniem stosunkowo proste. Można to bardzo szybko zrobić na łowisku. I ten węzeł ma moim zdaniem trzy bardzo duże zalety. Przede wszystkim jest mocny. Wiadomo, że cały nasz zestaw jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Więc no z reguły przy jakichś większych rybach, odjazdach, czy jakichś problematycznych sytuacjach ten zestaw strzeli nam właśnie tam, gdzie będzie ten zestaw najsłabszy. Ten węzeł uważam jest bardzo mocny. Do tego jest on stosunkowo płaski. Fluorokarbon czasami robimy bardzo długi, ten przypon. Czasami na jedną bądź nawet na dwie długości wędziska, więc siłą rzeczy podkręcając cały zestaw, przygotowując się do wyrzutu, gdzieś tam ten fluorokarbon nam przez te przelotki, czy ten węzeł przez te przelotki będzie nam przechodził przy wyrzucie. Będzie nam ten wyrzut trochę hamował, będziemy słyszeli taki nieprzyjemny dźwięk, gdy ten węzeł przez te przelotki przechodzi. Ten węzeł jest płaski, dlatego to zjawisko przy nim zminimalizowane jest do minimum, co mi osobiście się bardzo podoba, bo ja strasznie nie lubię tego dźwięku, jak mi przez te przelotki coś tam przechodzi. Mam wrażenie, że coś mi się tam wtedy psuje albo te przelotki zostaną uszkodzone. No po prostu nie lubię tego. A poza tym chciałbym czasami oddać bardzo daleki rzut, a wiadomo, że wszystko co przez te przelotki będzie nam wysnuwanie się linki hamowało, będzie nam ten rzut ograniczać, czy odległość tego rzutu. Następnym bardzo ważnym, trzecim bardzo ważnym punktem tutaj jest to, że możemy sobie bardzo krótko obciąć te wąsy, które nam zostają. Czasami przy niektórych węzłach musimy zostawić sobie tam jednak małe odcinki, bo no nie jesteśmy w stanie zacisnąć tego węzła tak mocno i czasami jak mamy silne branie ryby albo silny odjazd ryby, ten węzeł nam się jeszcze zaciska, co powoduje, że te wąsy zostają wciągnięte i gdy one są zbyt krótkie, to węzeł nam się po prostu rozwiązuje. Tutaj nie musimy tych wąsów zostawiać, więc możemy je praktycznie na równi uciąć z tym węzłem, co znowu przekłada się na to, że nie słyszymy tego nieprzyjemnego dźwięku przy wysnuwaniu się linki przez przelotki, co znowu powoduje to, że
jakby odległość ograniczamy do minimum czynniki, które mogłyby nam spowodować ograniczenie rzutu. I to tyle w zasadzie. Chciałem wam pokazać, jaki ja węzeł stosuję, jak go wiążę. Spróbujcie sobie sami. Wiem, że wielu wędkarzy ma z tym problem. Ja też długo szukałem węzła, który spełniłby moje oczekiwania. Ten właśnie te oczekiwania spełni. Pamiętajcie oczywiście też o subskrypcji, łapce w górę. No i widzimy się w kolejnych materiałach.